ci mówi, otwórz się. Pan ci mówi, wstań. Ja jestem odwagi, czemu wątpisz w łaskę Bo? Wypłyń na głębie, wypłyń na głębie, Pan tak blisko jest, z nim zarzucisz swą sieć. Wypłyń na głębie, wypłyń na głębie, Pan tak blisko jest. Pan ci mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Sierodato Jezu Chrysto, sempre Sierodato. Moi drodzy, widzicie, w tych dniach jestem w Miliczu, w naszej kurii, u księdza biskupa Adama. I ksiądz biskup zabrał mnie w cudowne miejsce w Miliczu. Oczywiście wiecie, że karp milicki, królewski, to taki najlepszy karp. Allora, carissimi, come sapete, sono a Milic, in quella città dove to vescovo, nostro vescovato. Vescovo nostro Adam mi ha portato in un posto molto bello, penso che un giorno potete anche venire, è un riservato proprio degli uccelli, riservato, ci sono tantissimi uccelli nuovi, ma ci sono gli artificiali, sono migliaia e migliaia di chilometri di laghi artificiali dove ci sono pesce, la carpia e pesce dell'acqua dolce. A więc moi drodzy, jesteśmy w Miliczu, tutaj są te tysiące, tak, hektarów, tysiące, słuchajcie, to jest niesamowite, hektarów tych stawów milickich, gdzie znamy ten karp królewski, milicki karp, który zresztą był na stole świętego Jana Pawła II i stąd był zawsze przywożony Ojciec Święty i również mówi mi ksiądz biskup tutaj, że również i papież Franciszek też otrzymuje karpia na Boże Narodzenie i zawiózł tego karpia z Milicza. Nasz ksiądz biskup Adam, to jest chyba news, oczywiście, biskup pierwszy katolickiego kościoła narodowego zawozi karpia dla biskupa i trafił ten karp na stół do papieża Watykanu i wielu mogło również i skosztować. A my zobaczmy, jak piękne to miejsce. Allora, carissimi, guardate come bellissimi sono questi laghi. Poi vi faccio vedere solo immagini, ma alla fine vedremo anche pesce in un acquario dove ci sono qui a Milic. A więc na koniec zobaczymy również ryby w akwarium, które są tutaj w tych stawach. Questi laghi artificiali sono stati fatti, sapete da chi? Dai monaci. Cystersjani, również i cysterci, prawda? Sì. XI wiek, prawda? Tak. Od tego momentu. Allora, questi laghi sono stati, fatti, i laghi artificiali sono stati fatti nell'undicesimo secolo. Qui c'erano stati cistersiani, i monaci. Per quello è una cosa molto bella. Possiamo dire che diciamo qui è un orto botanico, direi. Qui ce l'abbiamo questi uccelli, ma adesso alla fine della serata, guardate quella luce bellissima, ma poi altre foto che io ho scattato, potete vedere sotto, molto belle, come le cartoline. Ecco come la bellezza, Milic, dov'è il nostro vescovo Adam. A więc moi drodzy, pięknie, bo to zachód słońca, te jeziora są ze sobą połączone również. Oczywiście nie wolno pływać, zabronione. Natomiast, moi drodzy, jakie piękne są stąd fotografie. Pod materiałem filmowym zobaczycie te fotografie, które udało mi się również tutaj zrobić. Zobaczycie też te ryby, które tu są w akwarium. Możecie podziwiać. To piękne tutaj. Allora, guardate come bello. E tutto quello. Così. Bellissima cartolina per tutti gli italiani da Milic. To piękna kartka z pozdrowieniami z Milicza.
w Miliczu, gdzie jest Matka Boża, cudowny wizerunek Matki Bożej w niebo wziętej, dobrego początku, który będzie ukoronowany przez biskupa Adama 15 sierpnia o 12 we Florencji koło Iłży. Zapraszam raz jeszcze, zawsze z Florencji, tym razem z Milicza. Allora, carissimi, bellissima questa città, non grande, ma guardate come per le cose intorno. Allora, qui si trova attualmente la Madonna di Buoninizio in questa bellissima immagine miracolosa. Allora, di nuovo invito, venite a Milic, ma poi anche per l'incoronazione. Io penso che un giorno dobbiamo fare scappatina qui di vedere quella bellezza. I proszę zobaczyć, jak piękne właśnie obrazy i taka maleńka wysepka na tych jeziorach. Guardate come bellissime immagini, piccola isoletta proprio su questi laghi. Laghi artificiali. A Milic. Jak pięknie właśnie widać te jeziora tutaj, te stawy milickie. Proszę zobaczyć. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was tutaj do Milicza, bo jest naprawdę przepięknie uroczo. Jest to cudowny zakątek naszej ojczyzny i warto naprawdę nas odwiedzić tu w Miliczu na stawach, ale również zapraszam do naszej kaplicy, do naszej kuli. Allora, tanto vi invito tutti, sempre a Milic, guardate come bello, vi invito anche a vedere questo posto, ma anche invito nella nostra curia. Jack, znamy wszyscy e conosciamo piccolo Jack. Kochani moi, więc wczoraj mogliśmy, bo tak dwa dni trzeba było zrealizować ten materiał, zobaczyć te piękne stawy tutaj w Miliczu, ale dzisiaj zobaczmy również ryby, które w tych stawach się znajdują. A są to takie ryby jak karp, jecioł, tołpyga, węgorz, sandat, szczupak, sur, okon. Allora, cari fratelli e sorelle, oggi volevo dirvi che ieri abbiamo realizzato quel programma che riguarda di questi laghi artificiali dove ci sono pesce, diciamo, come carpia, ma non soltanto, ci sono altri pesci e quelli la vediamo qui, quali pesci sono dentro di questi laghi artificiali. Carissimi, concludiamo di questo servizio. Qui vedete un trenino, diciamo non è treno con diciamo quella grandezza di come di solito passiamo, ma questo è molto piccolo trenino che aveva veramente qui spazio anche per portare la gente, lunghezza di questa distanza che poteva fare questo
Trenino era 89 chilometri, ma fino nel 1989 esisteva questo treno. Peccato che l'hanno chiuso, perché tanti potevano anche camminare piano piano con quel treno, vedere questa bellezza di questa zona. Ma adesso vicino c'è anche possibilità di andare sempre con la bicicletta di questa distanza misurata dove quel trenino passato. Concludo e vi saluto da Milic, casa del nostro vescovo Adam, dove c'è la nostra curia. Penso che un giorno potete anche venire con me. Veramente sono molto felice che in questa città, di quella anche bellezza, è stato per diversi giorni il quadro, immagine della Madonna Assunta di Buon'Inizio, che oggi sto portando verso Cracovia. Come voi sapete, ancora sono 2-3 case di preghiera che ricevono il quadro, e poi 14 agosto arriverà a Florenza, vicino Iusa, questa città, vicino Radom, vicino, non lontano da Varsavia, arriverà la Madonna in questa immagine a Florenza, in quella chiesa per lei. Così vi ringrazio, portando il quadro, prego per tutti voi. Moi drodzy, a tutaj mamy wąsko-torową kolejkę. Ta wąsko-torowa, która łączyła właśnie wiele miejsc, funkcjonowała do 1989 roku. Szkoda, to takie piękno, ten urok był tutaj tego miejsca. Wielu mogło skorzystać, przejechać kolejką wąsko-torową. Zostały tylko 2 wagoniki tutaj w Miliczu. No ale długość, którą można było pokonać tą kolejką wąskotorową, była ponad 80 km. To bardzo wiele. Dzisiaj pozostała tylko trasa rowerowa wzdłuż tych torów, które gdzieś tam kiedyś przebiegały. Wielu zresztą korzysta z tej trasy rowerowej, kto przyjeżdża do Milicza. Cieszę się, że mogę tutaj być. Tu zresztą jest nasza kuria Katolickiego Kościoła Narodowego, nasz ksiądz biskup Adam tutaj rezyduje. No i oczywiście cieszymy się, że wizerunek cudowny Matki Bożej Niebowziętej Dobrego Początku mógł przybyć do tego miasta pięknego. I to, co możeliście zobaczyć w tym krótkim materiale. No i cieszę się, że dzisiaj obraz Matki Bożej będę mógł powieść dalej. Ale jeszcze coś ciekawego o tej wąskotorowej kolejce. Moi drodzy, kiedy kolejka czasem wyszła z toru, to mieli taki wielki drążek tutaj. Ci, którzy maszynista miał, wyjmował ten drąg z wieloma ludźmi, podnosił po prostu wagonik i wstawiali znów na tory. Także to był niezły urok. A my, moi drodzy, przygotowujemy się już dzisiaj do uroczystości. A te uroki kończące wizytę cudownego wizerunku Matki Bożej w Niebowziętej Dobrego Początku w Miliczu. Dzisiaj o 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam, abyście mogli w niej uczestniczyć, kto może. A później odśpiewamy ten piękny hymn uwielbienia dla Matki Bożej, akatyst dla Matki, którą nazywamy Matką Dobrego Początku. Msza Święta, jak zawsze, o 19:30, a po Mszy Świętej już zabieram obraz Matki Bożej jeszcze do kilku domów modlitwy świętego Szarbela, modlitwa do renowacji, ten obraz, odnowienia go, aby 14 sierpnia mógł być powitany tak uroczyście, jak przygotowujemy się właśnie we Florencji koło Iusze. Tam, w tej świątyni wybudowanej na cześć Boga w Trójcy Jedynego, ale też na cześć jej, Matki Najświętszej, bo to jej miejsce. Także dziękuję z Milicza, pozdrawiam ten taki roboczo-wakacyjny dzień, można by powiedzieć. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Szczęść wam Boże.